takim razie światła już nad głowami zawodników. Jest ich już w tym momencie 5 i po raz pierwszy dla Sol F1 ruszamy z wyścigiem. Świetny start Dawida Krutula z wewnętrznej lokaty, ale wydaje mi się, że jednak utrzyma się Rupciak. Krupciak próbuje się bronić bardzo, bardzo ostro, a z tyłu Daniel Kęsy zaatakował nam Maćka Śpiewaka i w tym wszystkim chce się przedrzeć jeszcze również Kacper Zabagło. Teraz Zabagło zderza się, przepraszam, Kęsy zderza się z Krutulem od zewnętrznej. Chyba nic się w tym wszystkim nie stało, a Kacper Zabagło jest już na miejscu trzecim i Zabagło ten wyścig zaczyna bardzo, bardzo dobrze. Franciszek Morawiak zaczyna go jednak tragicznie, z 3 sekundami kary na miejscu 11. Zobaczmy, co dzieje się tutaj w czołówce. Gdzieś tam w tym wszystkim próbuje przebijać się jeszcze Mateusz Gola i Bartek Szaliński. Szaliński na miejscu 7 cały czas, jednak w potyczce z Śpiewakiem, który spada. Spada nam bardzo, bardzo mocno. Szaliński jest już 6. Szaliński chce atakować. Czy Śpiewak obroni się od zewnętrznej? Chyba nie. Obraca się Szaliński. Obraca się Bartek Szaliński. I tak jak nabumbowaliśmy ten balonik, tak szybko on pękł. Cóż za dramat dla zawodnika Alfa Tauri. Na czele Seweryn Rupciak, drugi Krutul, a trzeci Zabagło. I rozgląda się gdzieś tam do pierwszego zakrętu, ale mądrze broni się Gola. Zobaczmy, co dzieje się dalej do pit stopu. Zjeżdża nam Czerniawski, zjeżdża nam również do pit stopu Michalczuk i Hubacz, a tutaj Czmiel połyka jednego z zawodników, to był Mateusz Bajbak. Musiało swoje ambicje zakończyć już tak naprawdę na samym początku tego wyścigu, ale pamiętajmy, że to dopiero czwarte okrążenie. I zobaczmy, Blusz jeszcze... kontra Krutyj. No i tutaj dobre wyprzedzenie ze strony kierowcy Mercedesa. Nie było tutaj niepotrzebnych nerwów dyrekcji wyścigowej. Zobaczymy, czy tutaj znowuż nie będzie jakiejś gorącej sytuacji. Na naszych ekranach w tym momencie Mateusz Gola, który chyba z jakimiś problemami, bo przepuszcza teraz na prostej Franka Morawiaka. Zobaczmy, Morawiak na miejscu 8, także softy zaczynają mieć problemy. Stracił lokatę Mateusz Bluszcz, tutaj raczej bez żadnej kolizji, bez żadnego incydentu, po prostu stracił lokatę. Korzysta z tego wszystkiego też Kamil Stachura. Kolejne miejsce zyskane przez Kamila Stachurę. On już na miejscu 9, wirtualnie nawet na miejscu 8, ponieważ Franek Morawiak ma karę czasową. Zdjąć swoich zawodników Krutul czy Rupciak? Więc tutaj rywalizacja... jest ciasno, jest bardzo ciasno to Bartku, ale chyba się udało. Dawid Krutul undercutem wyskakuje na miejsce 5, które wirtualnie jest w tym momencie miejscem 1 w tym wyścigu. No i Rupciak niestety, ale ten overcut się nie udał. I Śpiewak, który ten dobry występ przygasza nieco faktem, że ma na sobie 3 sekundy kary. Chociaż teraz koło w koło z Bajbakiem Mateusz Bajbak. Chwila, czy to było wyprzedzanie z miejsca 9? Co zrobił tutaj najlepszego Mateusz Bajbak? On jest na świeżych softach i on jest pierwszym weryfikującym tę strategię. Mateusz Bajbak po raz kolejny zaskakuje. Krutul traci miejsce, na czele zmiana. Seweryn Rupciak wyskoczył nam na miejsce 1 i Williams, Bartku, wraca na prowadzenie tego wyścigu. Ominęła nas ta walka, a Seweryn Rupciak powiedział dość i w tym momencie już zaatakował. Ma przed sobą jeszcze potencjalnie na samym w końcu wyścigu możliwość wyprzedzenia i widzimy tutaj Rupciak pożegnał, pomachał Krutyjowi, który na 28-okrążeniowych oponach medium liczy na cud, ale cudu nie było i zostaje wyprzedzony przez tą kawalkadę. Zobaczymy, czy nie okaże się tutaj przeszkodą, zawali drogą. Właśnie dla, chciałem powiedzieć. Bardzo na tym korzysta Rupciak, Krutul wściekły, no Krutyj nie ma żadnego interesu w przepuszczeniu go, bo przecież... walczą o tytuł! To jest walka bezpośrednio o tytuł, co prawda nie o zwycięstwo, ale Krutyj nie będzie tu ustępował, ma prawo bronić pozycji i nie będzie na pewno ułatwiał życie swojemu rywalowi, który, tak jak mówimy, jedzie po to, żeby strącić go z czoła tabeli. Softy i ewentualnie walka o punkt, przypomnijmy. Bo... oj, zabagło! Fatalne wieści dla Kacpra Zabagło, uśliznął się na wyjściu z tego ostatniego zakrętu, teraz Maciej Śluzarczyk może zaatakować, Krutyj w tym wszystkim jeszcze również troszkę przeszkadza, ale niestety nie wykorzystał tego momentu Kacper, przepraszam, Maciej Śluzarczyk, był ten króciutki moment, w którym faktycznie Śluzarczyk mógł jeszcze coś ugrać, DRS otwarty, w głosowaniu na kierowcę dnia wygrywa Rupciak, ale w walce o P3 wygrywać będzie chyba Śluzarczyk, do wewnętrznej wchodzi Śluzarczyk. I Maciek Ślusarczyk koło w koło z mistrzem sezonu 6. Kacper Zabagło traci pozycję 4 na rzecz zawodnika z Ferrari. Ślusarczyk się ślizga. Zobaczmy do ostatniego zakrętu, do drugiego zakrętu, przepraszam, koło w koło. Ślusarczyk kontra Zabagło. Zabagło z DRS-em, czy jednak nie? Chyba jednak nie. Zobaczmy, w tym wszystkim jest jeszcze Bajbak. Mateusz Bajbak wysyła atak na wewnętrzną. Mateusz Bajbak atakuje i mamy sytuację koło w koło trzech bolidów. Znikąd wziął się ten Bajbak. Krutul nie zaatakował, Bajbak jednak zaatakował.
zaatakował! Zaatakował Bajbak Kacpra Zabagło! To jest absolutnie nieistotne w tej walce! Obrócił się Krotul! Obrócił się Krotul! Dawid Krotul obrócił się na końcu tego wyścigu! Nie wierzę, że to się wydarzyło! Bokiem stanął Aston Martin Dawida Krotula i Seweryn Rupciak wygrywa Grand Prix w Portugalii! Drugi dojedzie prawdopodobnie Maciek Ślusarczyk, a trzeci będzie Mateusz Bajbak! Cóż za dramat Dawida Krotula! To się nie wydarzyło! Cóż za dramat!